akceptuje takim, jakim jesteśmy. Z ciągłymi wyjazdami i z nieustającym śledztwem. To jest zapis trasy, jaką Małek przebył tego dnia. W tym momencie włączył aplikację. Tutaj rozpoczął bieg. Dokładnie o 14:08. Niedaleko miejsca, w którym zostawił samochód na drodze. Po około 20 minutach. To co na komputerze szukiet robią? Nie jest to raczej szukietem, bo chyba był zmęczony. Na komputerze robią zapis. Zaczął wyraźnie spadać. Zatrzymał się w tym gospodarstwie. Nie wiem, że szukał wody. Spędził tutaj 7 minut. Potem znowu zaczął biec, tym razem szybciej. O, to oni widzą tempo, w jakim biegał? Tutaj się zatrzymał, dokładnie w tym miejscu, w którym znaleziono go martwego. Jest 14:41. Na ostatnim zdjęciu tego fotografa cytrynka. Oczywiście u tej minuty musiał upewnić się, że nie żyje, zdjąć mu zegarek, zobaczył fotografa i zaczął uciekać. Wrócił się do tego gospodarstwa, no i tam sygnał się urywa. Widocznie wyłączył zapis treningu. Nie wiedział, że ślad trasy biegu został zapisany w chmurze aplikacji. Musimy odwiedzić to gospodarstwo. Dobra. To idziemy. Ustalę, kto jest właścicielem. W chmurze aplikacji. No tak, już dzisiaj to się w chmurze wszystko zapisuje. No cześć, co tam? Dzwoniłam do urzędu gminy. Teren i gospodarstwo należy do niejakiego Michała Stasiaka. A wiemy o nim coś więcej? 30 lat, poza tym nic. U nas przynajmniej nie notowane. Brawo. Na to wygląda. Dobra, kotusiowi mojemu muszę. Muszę mojej kotusi kochanej kolacyjkę zanieść. Tu, kotusi. Kiciusi naszej kochanej. Momencik. Mój kituś. Jest dla kotka. Już, kotku, mój drogi. Już, mój drogi kotku. No tak. No, moja najdroższa. Proszę moją kotusię. Proszę bardzo. Kitusi. Kituś. Mój kituś kochany. Twarożku, nie skończyłaś, kochanie. Twarożku, nie skończyłaś, kochanie moje. No, tak to jest z tobą. Przyjdę zaraz do ciebie. Przyjdę zaraz do ciebie. Wydać. Ja się już urządzę, będzie więcej. Na razie.